Witam was, tu Bezi8001, a to jest kolejny odcinek Let's Play Wiedźmin 2 Zabójcy Królów i w tym odcinku musimy zabić jakiegoś, znaczy spotkać, a nie zabić. Dobra. Zoltan, idziemy. Jesteśmy gotowi. Dobra, schodzimy. O tym miejscu mówiły elfy. To, co się zbliża, na pewno nie jest elfem. No, czas na ciebie, Geralt. Potwory to nie moja specjalność. Chodź tutaj, ty krabo, muszynie. O kurde, on jest dobry. Chodź tutaj, no. Dobry jesteś, krapo, żulu. No chodź tutaj. Chodź tutaj. No. Wejdź na to, no. Jest, dobra. Tam prosta walka. Bez wysiłku żadnego. Okej, co się dzieje? Oj, oj, oj. Za dużo tych elfów trochę? Ej, o, Jorbet. Zoltan, nie ruszaj się. Nas zaleją. Oko w oko z Jorbetem. Piękne przedstawienie, Gwynblade. Zastanawia mnie tylko, po co zadawać sobie tyle trudu, skoro na końcu czeka nierówna walka i pewna śmierć. Mógłbym zapytać cię o to samo. Czego ode mnie chcesz, Vatgern? Mów szybko, zanim zabiję was obu. Oj, oj, oj. Leto chce cię zabić. Leto cię zdradził. Chciał dogadać się z twoim towarzyszem, Ciaranem. Ciaran Ep Esnilien nie żyje. Jego wojownicy zginęli w zasadce 2 tygodnie temu. Kłamstwo ma krótkie nogi, Gwynblade. Żyje. Jest na barce ranny, ale żywy. Sprzeciwił się Leto. Jego oddział zapłacił za to najwyższą cenę. Jeśli to, co mówisz, jest prawdą, Dwan zginie. Ale samo słowo nie wystarczy. Już przestali do mnie celować. Raz mnie zabili. Czego ty w ogóle chcesz, Jorbet? Nie zrozumiesz. Chowasz się po lasach, mordujesz zbieraczy chrustu, żywisz się korzonkami. Robię to, co muszę. Gdy widzi się cel na końcu drogi, można wytrzymać naprawdę dużo. A twoja droga? Co czeka na jej końcu? A co cię to obchodzi? Eseat Vatgern, masz wszystko Epars. Nie wszystko mam Epars. Moje życie zależy teraz od twojego widzimisię, dlatego jestem ciekaw. Powiem ci tyle. Dwaj królowie, którzy zginęli, to dwa kurwie syny, które podpisałyby wyrok na własne dzieci, by zachować władzę. Ale na wschodzie jest ktoś, kto zasługuje na koronę. Kto? To co, wciąż ufasz temu zabójcy? Jeśli mnie okłamujesz. Jeśli kłamie, to Ciaran też. Sprawdzimy to. Zobaczymy, co Leto odpowie na twoje rewelacje. Gdzie on jest? No ej, Jorbet, co ty robisz? Ruiny Calmeweth. Nie wiem, czego tam szuka, ale lubi to miejsce. Komando będzie nas osłaniać. Gotowy? Dlaczego chciałeś śmierci Foltesta? Porzućmy pozory. Foltest był rasistą. Pozwalałby w Temerii prześladowano starsze rasy. Był jak inni Dwan, ale jego śmierć znaczy dużo więcej. Spotkajmy się na miejscu. Muszę się przygotować. Wafail, Gwynblade. Tylko nie próbuj nic kombinować. Spokojnie, tylko trzeba się bardzo przygotować. Przyszedłem z tobą, to i wrócę z tobą. Nie, Zoltan. Twoja obecność tylko wzbudzi podejrzenia. Twoja wola. Tylko nie daj się zaszlachtować. Spokojnie, Zoltan. Czy ty mówiłeś coś o tym mieczu, o którym powiedział mi kolega? Gdzie to by było?
Trzeba tu poszukać. Verbena. Ziele. Jakieś korzeń, mandragory. O. Tu się leży. Zaś verbena. Zapiszemy sobie to. Przestęp. Jest. Miecz Skarmoren. Ma 15 na 24, a nasz. Tylko że nasz jest ulepszony już. A ten nie. Czyli. Tak. Ulepszymy go. Ale to tylko. Muszę sobie go tylko. I będzie by miał 20, by miał coś więcej, nie? No to. Osełka. Żywotność. 25. Redukcja obrażeń podczas bloku. Co? Fajnie wygląda w ogóle. Jak ten garaż nieprzeciążony? No, chcemy ubrać tą zbroję w końcu. To mam trochę. Nie no, biorę tą. Fajnie wygląda. I wydaje mi się, że jest lepsza. No tylko się wydaje. O kurde, nie tędy. Idziemy jeszcze do tego posprzedawać niepotrzebne graty. No patrzcie, to żydostwo. Tu muszę iść. Kurde. Tu. No bo dobra, od razu pójdę tam. Wrzucę niepotrzebne rzeczy. Księżycowy ostrz. Ma fajne duże krwawienie. A krwawienie mi się przyda. O, tam tutaj żywotność plus 50, ja tego nie ściągam. To wyrzucę. Dobra, rozstaję się z tym mieczem. Na pewno tylko bez komentarzy, że źle zrobiłem i tak dalej. No, ale ja tam wiem co robię. Całkiem dobrze. A to lecimy do Elfich Ruin. Tam było. Pułapka. Wciągnę sobie miecz lepiej. Auć. Nie mam w ogóle życia. Mogę to jakoś sprawdzić albo coś. Co to jest? Pancerz, krabu, pająk? Aha. Co to znalazłem na ziemi? To w co idziecie? On to nie. Coś mi kapę zeszło. Dziwne. Co to ma być? A to mnie złodziło. Nie, już sobie to cały czas zapisuję. Przygotujmy. Właśnie zrobię jeszcze jakieś eliksiry. Zobaczmy jakie mogę. Obrażenia mogę większe. No to stwórz. Grom. Nie mam gusta grom. O Jezus! Czerwona mgła, jakiś brunatny olej, zaraz stworzymy. Poda nam większe krwawienie.
Nie, ja chciałem. Co ja zrobiłem? Ja zrobiłem wilgę, prawda? Jeszcze jedną jaskółeczkę, nie?